22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji sądeckie wodociągi postanowiły wzbogacić działkę stacji uzdatniania wody w Świniarsku o 300 nowych sadzonek drzew. Wsadzono m.in. brzozy, świerki, graby, buki i jarzębiny. Tutaj mamy 10 hektarów terenu, częściowo oczywiście zalesionego, bo mamy tutaj za nami taki piękny, ponad 100-letni park, który był posadzony przez twórców pierwszych wodociągów sądeckich, jeszcze właśnie przed 100 laty. Chcemy ten park, do tego parku dosadzić nowe drzewa i chcemy zasadzić tereny łąkowe, które są obok naszych instalacji wodnych. Akcja sadzenia 300 drzewek to początek akcji. Wkrótce, jak przekonuje prezes sądeckich wodociągów, mają tutaj trafić kolejne sadzonki. Chcemy posadzić w tym roku 300 drzewek. Docelowo mamy w planach, jak nam się uda, przez następne lata dojść do 3000. No i to na przyszłość, mamy nadzieję, będzie procentować, tworząc zielone płuca, jakieś tam małe, przynajmniej fragment zielonych płuc sądeczyzny. Sadzonki drzewek do obsadzenia działki dostarczyło Nadleśnictwo Stary Sącz. Akcję wspiera także Liga Ochrony Przyrody. Świetna rzecz, tym bardziej, że no, jak się patrzy na to, co się dzieje z zielenią, to ogarnia nas przerażenie. Trochę wycinane są drzewa na żądanie różnych lobby, deweloperów, powiedzmy, jakieś pseudoekspertyzy, że drzewa zagrażają bezpieczeństwu. W Nowym Sączu też się zdarzają takie przypadki. Myślę, że każda gmina, każde miasto powinna mieć taki program zarządzania zielenią. Taki rzeczywiście program skonstruowany, żeby to była całość, uwzględniając wszystkie elementy, również trawniki, bo to jest też ważne, kwietniki czy klomby. Sadzenie 300 drzewek zajęło zaledwie nieco ponad godzinę. To zasługa m.in. pracowników sądeckich wodociągów, podopiecznych ochotniczego chówca pracy z Nowego Sącza oraz uczniów Technikum Leśnego w Starym Sączu. Zawód technik leśnik jest zawodem specyficznym, więc tutaj w okresie nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych starają się jak tylko mogą, aby również przekazać te najważniejsze zagadnienia, które wiążą się ze sztuką leśną, z wykonywaniem poszczególnych operacji, poszczególnych czynności. Oczywiście nauka zdalna wszystkiego nie zastąpi, więc jeżeli jest taka możliwość, aby wziąć udział w akcji, w bezpiecznych warunkach, posadzić kilka drzew, to jak najbardziej się w to angażujemy. A sądeckie wodociągi swoją akcją przyłączyły się do ekologicznego apelu Unii Europejskiej dotyczącego sadzenia 3 miliardów drzew w Europie.